Karolina, jesteś już po raz kolejny u nas na Polonikusie. Co cię skłoniło, żeby przyjechać po raz trzeci? Na pewno wspólni znajomi, nowe przyjaźnie, fajne wycieczki i fajna zabawa. Paweł, a ciebie? Też już jesteś po raz drugi u nas. Tak, dużo ciekawych zajęć. Fajnie spędzony czas, 2 tygodnie bez rodziców, a tutaj mogę zawsze poznać nowych ludzi. No i to bagaż życia. Wiktoria, ty jesteś po raz pierwszy. Co cię skłoniło, żeby do nas przyjechać? Dobrze opowiadali o Polonikusie i mieli rację. A co ci się najbardziej podobało? Wycieczki, między innymi Praga. Bardzo mi się podobało. Piękne miasto. Super. Weronika też przyjechała po raz pierwszy do nas. Tak. Weronika, co cię skłoniło, żeby do nas przyjechać? No, kto cię namówił? Pani Małgosia. Był interesujący program i rzeczywiście bardzo fajnie było. Najbardziej to mi się chyba spodobało to, że była różnorodność zajęć, więc nie koncentrowaliśmy się tylko na sporcie lub na przykład same wycieczki albo zajęcia artystyczne. Aczkolwiek mogliśmy jakoś pokazać nasze umiejętności najlepsze i najlepiej to było właśnie razem wszystko robić grupami i w ten sposób byliśmy przez 2 tygodnie wielką, fajną rodziną. Super. Kasia i Monika też już przyjechały do nas po raz kolejny. Dziewczyny, co wam się w tym roku wyjątkowo podobało, Monika? Najbardziej mi się podobało to, że właśnie, jak już wcześniej powiedziano, zawieramy nowe przyjaźnie, poznajemy nowych ludzi. Poznajemy różne kultury, nowe sposoby jakby myślenia i również kilka słów na przykład po niemiecku albo po angielsku, które zawsze się nam przydadzą i to jest bardzo interesujące, że mamy takie jakby miejsce, gdzie możemy dialogować między sobą. Kasia, poleciłabyś przyjazd na Polonikus ze swoim rówieśnikom? Tak. Dlaczego? Bo tu jest ładnie się można pobawić, poznać nowych ludzi, nowych przyjaciół i są fajne zajęcia. Można iść w lesie albo zwiedzać się inne normalnie kultury, jak w Pradze pojechaliśmy. Karolinka, poleciłabyś przyjazd na Polonikusa komuś ze swoich znajomych? Tak, absolutnie, bo to jest naprawdę fajne przeżycie, bo zamiast przyjeżdżać do Polski i nudzić się w domu, siedzieć przed komputerem i tak dalej, to może naprawdę fajnie spędzić czas i tyle. Wiktoria, przyjedziesz jeszcze raz do nas? Oczywiście. To bardzo się cieszymy.